Ma 26 lat, świetne nogi, no i jest mocno usportowionym typem. Znacie ją z serialu Hotel 52. Na spotkanie z nią umawialiśmy się przeszło pół roku. Już za chwilę Laura Samojłowicz, jak jej nie znacie. Miłość do Zośki zrodziła się czas jakiś temu. 8 lat temu w liceum, jakoś tak. I słyszałem, że zdarzyło ci się podbijać Zośkę nawet będąc na obcasach i w sukience. To prawda. Dla brata Maksymiliana. Pozdrawiam brata Maksymiliana. Pozdrawiamy brata Maksymiliana, jak to było? Tak, może też się wkręcisz, bracie. W ogóle zaczynam od Zośki w kółku. Później się tak stało, że chłopaków tak poznałam parę lat temu, no i tak się później do nich wkręciłam. Karna jest, przychodzi na treningi? Przychodzi najczęściej. Przychodzi regularnie, zawsze na każdym treningu jest, gra do końca, trenuje. Jesteśmy w szoku, że tak się zajrała i gra. Grasz dwie osoby na dwie osoby, masz serwis, druga drużyna przyjmuje, ma trzy podania między sobą, trzecie to już jest ścinające, tak jak w siatkówce. Były jakieś obawy, że będzie gwiazdożyć, że będzie niefajnie? Nie, bo zazwyczaj to my byliśmy gwiazdami, więc nie było żadnej obawy. Mogę przejąć, więc... Zabrałam mikrofon. Ma parcie. O Boże. Laura wydaje mi się bardzo taką ambitną osóbką. Wkurza się bardzo, jak jej nie wychodzi. Tak, są momenty, że się wkurza. Trzeba wyskoczyć czasem. Trzeba ściąć i trzeba sprytnie podejść do tematu. Tak myślę. Na boisku zakładam co bądź i śmigam, no. Spinasz włosy i w ogóle nie jesteś Laurą Samojłowicz, wiesz, wystylizowaną, wyczesaną. No tak, prawda, znaczy ja tutaj najbardziej jestem chyba, tak chciałeś powiedzieć, ale... Ale wiesz, tą taką tabloidowo, serialowo, gazetową. Jesteś prawdziwą dziewczyną. Prawdziwa dziewczyna z osiedla, hej.